Cześć, cześć, cześć! Cześć, to ja, Vicky, twoja fajna nauczycielka angielskiego. Jak się miewasz? How are you? Any news? I am okay. The weather in Warsaw is beautiful, so I'm doing great. How is your family? Family? Yes, family. Mother, father, sister, brother, grandma, grandpa, uncle and aunt. O tym więcej na następnej lekcji, a dzisiaj z kolei zapoznamy się z czymś bardzo, bardzo ciekawym i przydatnym. Sprawa wygląda tak. Jak ogarniesz to, co ci dzisiaj zaproponuję, świat angielskiego będzie już dla ciebie otwarty i to prawda. Kiedy rozmawiamy o tym, co robimy, dodajemy po polsku takie słówka jak teraz, dzisiaj, w tym momencie, co po angielsku brzmi now, teraz, today, dzisiaj. Na pewno wiesz, że te słowa służą do opisania teraźniejszości. Now, today, in this moment. Jednak każdy z nas myśli lub opowiada, co się stało przedtem, wczoraj, w przeszłości. Before, przedtem. Yesterday, wczoraj. Często też myślimy lub rozmawiamy o tym, co zrobimy później, czyli jutro lub w przyszłości. Later, później, tomorrow, jutro. To są słowa, dzięki którym możemy wskazać, czy mówimy o teraźniejszości, now, today, o przeszłości, before, yesterday, lub o przyszłości, later, tomorrow. Po polsku mówimy gram, lub grałem, grałam, lub będę grał, będę grała. A jak to powiemy po angielsku? I tu mam dla ciebie wspaniałą informację. W języku angielskim zaznaczenie, czy mówię o today, yesterday lub tomorrow jest bardzo proste, a nawet bardzo ciekawe. Pokażę ci to teraz. Na pewno lubisz w coś grać. W piłkę, play the ball, albo w gry komputerowe, play computer games. To play oznacza grać. Jeśli chcesz powiedzieć ja gram, to wiesz, że wystarczy powiedzieć I play. To teraz popatrz, jak łatwo jest powiedzieć ja grałem, grałam. Do słowa play, czyli do czasownika grać, wystarczy dodać, uwaga, Edka. Jest takie męskie imię Eddie, Edward, którego zrobnienie brzmi Ed. I właśnie takiego Edka dodajemy do słowa play. Popatrz. I played. I played oznacza ja grałem, grałam. I to już. Spróbujmy teraz z innym słowem, które już znasz. Na przykład I need. Ja potrzebuję. To jak powiesz ja potrzebowałem? Tak, dobrze, dodajesz Edka. I już. I needed. Ja chcę. I want. Ja chciałem. I wanted. A co, gdy chcesz powiedzieć o przyszłości? Jak ze zdania I play, ja gram, zrobić zdanie? Ja będę grał. I tu znowu fajna niespodzianka. Wystarczy także dodać imię do czasownika. I już. A to imię to Will, jak słynny aktor Will Smith. To jak? Spróbujemy? Uważaj, ponieważ mówimy o przyszłości, czyli o tym, co przed nami. Więc Willego dodamy tym razem przed czasownikiem, czyli I will play. I już. To jak powiesz, pomogę mojej mamie? To już dla ciebie proste. I will help my mom.
I will help. Pomogę w przyszłości. Widzisz, jakie to proste? Od dzisiaj będziesz mógł, mogła opowiedzieć, co się u Ciebie ciekawego wydarzyło lub wydarzy. Ciekawe, czy zrozumiesz to, co ja do Ciebie teraz powiem. I cook dinner today. I cooked dinner yesterday. I will cook dinner tomorrow. Jeszcze raz. I start my lessons at 8 today. I started my lessons at 8 yesterday. I will start my lessons at 8 tomorrow. Today, now. Yesterday, before. Tomorrow, later. W czasie następnych lekcji wyjaśnię Ci, że są takie czasowniki, nazywamy je nieregularnymi, do których w czasie przeszłym nie będziemy dodawać etka. Tylko taki czasownik przybierze inną formę. Już znasz przykład takiego czasownika. Kiedy mówisz ja jestem, brzmi to I am. Ale w przeszłości czasownik jestem, czyli być, przyjmuje formę I was, czyli ja byłem, ja byłam. Tu nie dodaliśmy etka, a mówimy o przeszłości. Teraz się tym nie przejmuj. Zapamiętaj, że zawsze jak dodasz etka, każdy zrozumie, że mówisz o tym, co było, czyli o przeszłości. Tak samo jest z przyszłością. Dodajesz will'ego i już. Wszyscy wiedzą, że coś będzie. To teraz na zakończenie poćwiczmy. Jak powiesz ja lubię cię? I like you. Świetnie. A teraz ja cię lubiłem, lubiłam. I liked you. Bardzo dobrze. A teraz ja cię polubię, czyli ja cię będę lubił, lubiła. I will like you. Wspaniale! To teraz na pewno zrozumiesz, kiedy powiem do Ciebie takie dwa zdania z czasownikiem, który już znasz. Work – pracować. My father worked yesterday. Zauważyłeś? Tak, dodaliśmy etka. Już wiesz, że mówimy o tym, że tata wczoraj pracował. My sister will work tomorrow. Rozumiesz, prawda? Moja siostra będzie jutro pracować. Na dzisiaj już wystarczy. Po dzisiejszej lekcji będziesz mógł, mogła jutro powiedzieć. I watched a video lesson with Vicky yesterday. Brawo! A teraz porozmawiaj z najbliższymi o tym, co było wczoraj lub będzie jutro. A wszystko dlatego, że poznałeś nowych kumpli. Eda i Willego. To co? Poćwiczysz? Wierzę w Ciebie. Zostawiam dla Ciebie pod filmem link z zadaniami. Będzie Ci łatwiej przyswoić nowe materiały. Zajrzyj w opis, pobierz zadania i pamiętaj, że praktyka czyni mistrza. Jeśli masz jakieś pytania po lekcji, proszę napisz komentarz. Jestem do Twojej dyspozycji. Czuj się swobodnie i komunikuj się ze mną. Być może zauważyłeś, zauważyłaś, że obok przycisku subskrybuj pojawił się nowy przycisk wesprzyj. Dostępne będą tam dla Ciebie pełniejsze wersje materiałów do nauki angielskiego. Kliknij i dowiedz się więcej. Jeśli nie subskrybowałaś jeszcze naszego kanału, zapraszam. Hugs and kisses. Yours, Vicky.